pół roku temu oglądaliśmy pani kolekcję z jeansu, twoją kolekcję z jeansu. Dzisiaj wszystko czarno i widziałem jedną małą czerwoną. No tak, to są lata 80., czyli czerwone i czarne, no i trochę matu i trochę błysku. Pojawił się lateks. Nie wiem, czy został zauważony, ale mam nadzieję, że tak. Ten lateks, który mnie dosyć zainspirował do tej kolekcji, trudny temat, bo nie chciałam, żeby on był ugryziony w taki bardzo wulgarny sposób. Chciałam pokazać, że on może być wytrawny, elegancki, stylowy. Jest mocno obecny w trendach, a jednak jestem fashionistką. Staram się nią być, może tak. I chciałam te najnowsze trendy pokazać. Jest też pudrowy róż. Ja zwróciłem uwagę na czarny płaszcz. To nie jest lateks, ale jest ciężki. Tak, to jest ekologiczna skóra. Jest w klimacie takiego klasycznego trencha, dlatego że te klasyczne elementy garderoby mocno powróciły do mody i chciałam je też przekazać w tej kolekcji. Jest błyszczący, więc nawiązuje lekko do tych lat 80. i można go zestawiać z takimi dzieninowymi blisko ciała sukienkami. Po prostu ta kolekcja chciałam, żeby była bardzo seksowna, kobieca, ale też nie wulgarna. Czyli Sylwester 2016-17 pani. Nie, no mam nadzieję, że to będzie też do noszenia everyday, ale też chciałabym, żeby te koktajlowe sukienki gdzieś stanowiły tutaj wartość dodaną. Odważne są berety. Zawsze były odważne chyba, ale robienie lateksowego beretu jest oryginalne. Lateksowy beret może podrasować każdą stylizację. Wyobraźmy sobie jakiś miękki, kaszmirowy płaszcz, wełnianą sukienkę z golfem i taki lateksowy beret. Ten błysk, też ten gradient, czyli mat, błysk, łączenie tkanin, materiałów, trochę technologii. To moim zdaniem tworzy ciekawość stylizacji, więc nie zatrzymujmy się tylko i wyłącznie w miejscach takich znajomych, wygodnych. Spróbujmy, moda to też jest wyzwanie. We'll be right back.